Witajcie w drugim dniu mojego urodzinowego tygodnia. Dzisiaj przedstawię Wam historię zupełnie jak z filmu. Jest w niej wszystko, co w filmie sensacyjnym jest potrzebne. Pieniądze, porwanie, okup, chloroform, porywacz z ponadprzeciętnym IQ oraz piękna dziewczyna. Jednak ta historia to nie film. Wydarzyła się naprawdę. Zapraszam do słuchania. Barbara McLee była 20-letnią studentką z Emory University w Atlancie w stanie Georgia. Barbara była dziedziczką fortuny zdobytej na nieruchomościach. Jej ojciec Robert był jednym z trzech braci McLee, którzy kupili i zagospodarowali część Florydy tuż przy wybrzeżu, zanim to wybrzeże stało się jeszcze tak popularnym miejscem. Pod koniec lat 60. bracia McLee byli jednymi z najbogatszych ludzi w stanie. O samej Barbrze nie wiadomo jednak zbyt wiele. Tylko w jednym ze źródeł wspomniano, że była popularną dziewczyną, ale było to częściowo spowodowane tym, że miała dobry status i dobrze wyglądała, co wydaje się dość zgryźliwą uwagą. Niemniej dzisiejsza historia rozpoczyna się tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1968 roku. W tym czasie Barbara zachorowała na grypę z Hongkongu, która krążyła w tym czasie po kampusie. Matka Barbry, Jane, pojechała wtedy do Atlanty, aby zająć się swoją chorą córką, a później przywieźć ją do domu na Florydzie na święta Bożego Narodzenia. Jane wynajęła pokój 137 w hotelu Rodway Inn niedaleko kampusu, a Barbara zamieszkała z nią. Tłumaczono to tym, że Jane chciała zająć się swoją chorą córką, ale żeby ta była nadal tak blisko swojego kampusu, aby mogła dokończyć egzaminy. Około 4 nad ranem 17 grudnia 1968 roku rozległo się pukanie do drzwi ich pokoju. Za drzwiami stał mężczyzna w czapce policjanta, który podawał się za oficera. Mężczyzna ten powiedział Barbrze przez drzwi, że chłopak prowadzący białego Forda miał wypadek. Zasugerował tym samym, że to chłopak Barbry, Stuart Woodward, miał wypadek samochodowy i że jest ranny. Jane otworzyła drzwi i okazał się jej mężczyzna ze strzelbą w ręce oraz druga mniejsza osoba, której twarz była zamaskowana. Obie te osoby wpadły do pokoju, związały matkę oraz odurzyły ją chloroformem. Następnie złapali Barbrę, która była wtedy jeszcze w swojej koszuli nocnej, wsadzili ją do samochodu i po prostu odjechali. Po jakimś czasie Jane udało się uwolnić. Natychmiast wyskoczyła z pokoju na parking, gdzie zauważyli ją pracownicy. Pracownicy zaprowadzili ją do telefonu, aby mogła zadzwonić na policję, a następnie do chłopaka Barbry, Stewarda. Steward natychmiast przyjechał do Jane. Oczywiście poinformowano również ojca Barbry, Roberta. Nie było tajemnicą, że Robert oraz jego bracia przyjaźnili się z prezydentem Richardem Nixonem. Nixon niedługo później dowiedział się o całej sytuacji i osobiście poprosił dyrektora FBI, J. Edgara Hoovera, o osobiste kierowanie śledztwem. I tak się oczywiście stało. Sam J. Edgar Hoover osobiście przejął kontrolę nad tym śledztwem i zmobilizował jednostki FBI na Florydzie i w Georgii. Rozpoczęło się szeroko zakrojone śledztwo i masowe poszukiwania. Wróćmy jednak do Barbry. Porywacze za pomocą broni zmusili ją, aby wsiadła z nimi do samochodu. Podczas jazdy dwa razy grozili jej chloroformem, jednak ta protestowała, mówiąc, że jest ciężko chora i że ta choroba uniemożliwi jej oddychanie, a także obiecywała im, że jeżeli tego nie zrobią, zastosuje się do wszystkich ich rozkazów. Porywacze zabrali ją do oddalonego o około 20 mil lasu sosnowego i kazali jej wejść do wykopanego już wcześniej rowu. Na dnie tego rowu znajdowało się pudełko z włókna szklanego. Pudełko miało zamontowane pompę oraz dwie plastikowe rurki, które mogły dostarczyć powietrze z zewnątrz.
Było w nim również jedzenie, woda z dodatkiem środków uspokajających oraz lampa. Pudełko miało wymiary 2 m 13 cm na 91 cm na 1,7 cm. Gdy już Barbara położyła się w tym pudełku, mężczyzna kazał jej trzymać w ręku odręcznie napisaną kartkę z napisem uprowadzona i zrobił jej fotografię, którą chciał dołożyć do listu z żądaniem okupu. Następnie pudło zostało zamknięte i wrzucono na nie 1,5 metra błota, pogrzebując tym samym Barbarę żywcem. Na zdjęciu, które zostało zrobione, Barbara się uśmiecha. Według jednych źródeł zrobiła to, ponieważ porywacze jej tak kazali, żeby wyglądała na żywą, a według innych Barbara sama chciała się uśmiechnąć, aby gdy zdjęcie zobaczy jej ojciec, nie myślał, że w jakikolwiek sposób ją skrzywdzili. Barbara krzyczała i krzyczała. Wszelkie odgłosy z zewnątrz były coraz mniej słyszalne. Aż w końcu nie słyszała już nic. Później jeszcze bardzo długo krzyczała. Przekazano jej długą notatkę, która informowała ją, że porywacze mają zamiar zażądać okupu i że zostanie uwolniona nie później niż w Boże Narodzenie. Boże Narodzenie miało być za 8 dni. Przytoczę teraz fragmenty tej notatki. Nie bądź zaniepokojona. Jesteś bezpieczna. Jesteś obecnie w kapsule ze sklejki, wzmocnionej włóknem szklanym, pochowanej pod ziemią w pobliżu domu, w którym przebywają twoi porywacze. Twój status będzie sprawdzany co około 2 godziny. Kapsuła jest dość mocna, nie będziesz w stanie jej rozbić. Twoje życie zależy od powietrza dostarczanego do twojej komory przez wentylator. Ten wentylator zasilany jest akumulatorem, który może zasilać jego silnik przez 270 godzin. Jednak korzystanie z oświetlenia i innych systemów przez kilka godzin w połączeniu z szybszym strumieniem powietrza zmniejszy ten czas tylko do tygodnia. Jeśli przepływ powietrza jest zbyt duży, można częściowo zablokować wylot powietrza kawałkiem papieru. W przewodzie umieszczono tłumik, aby zapobiegać wszelkim hałasom wychodzącym z powierzchni. Jeśli wykryjemy jakiekolwiek poruszenie, które uznamy za niebezpieczne, wprowadzimy eter do wylotów powietrza i uśpimy cię. Używanie światła, kiedy nie jest konieczne, znacznie obniży margines bezpieczeństwa akumulatora. Jeśli będziesz używać światła w sposób ciągły, oczekiwana długość życia zostanie skrócona o 1/3 tygodnia, który ci przydzieliliśmy, zanim zostaniesz uwolniona. Twoja kapsuła zawiera dzbanek na wodę z 3 galonami wody i rurką, z której można ją wypić. Twoja kapsuła zawiera wiadro na śmieci. Dostarczona jest rolka papieru woskowego. W komplecie jest koc i mata. Twoje ciepło zależy od ciepła ciała, więc wyreguluj powietrze, aby zapobiec utracie ciepła z kapsuły. Pudełko cukierków zapewni twojemu ciału energię. Sprzęt usypiający pomoże w zaśnięciu. Najlepszy sposób na nadmiar czasu. System wentylacji jest podwójnie ekranowany, aby zapobiec wejściu owadów lub zwierząt do strefy kapsuły. Ryzykujesz zjedzeniem przez mrówki, jeśli złamiesz te ekrany ochronne. Jesteśmy pewni, że twój ojciec zapłaci okup, o który prosimy, w mniej niż 1 tydzień. Gdy twój ojciec zapłaci okup, powiemy mu, gdzie jesteś i przyjdzie po ciebie. Jeśli nie zapłaci, uwolnimy cię, więc bądź spokojna i odpocznij. Na Boże Narodzenie będziesz w domu. Około godziny 9 rano ojciec Barbary, Robert, odebrał telefon od porywaczy. Rozmówca poinformował go o lokalizacji listu z okupem, który był ukryty pod kamieniem na jego podwórku. Nota o okupie zawierała 977 słów. Żądali $500,000, czyli w przeliczeniu 3,5 miliona na 2018 rok, w banknotach po $20. W liście były instrukcje na temat tego, gdzie i jak mają zostać przekazane pieniądze. Okup miał zostać umieszczony w walizce, a Robert sam musiał wejść do lasu, aby ją tam zostawić.
dodatkowo miał zamieścić ogłoszenie w Miami Herald z napisem: Ukochana, proszę wróć do domu. Pokryjemy wszystkie dodatki i spotkamy się w dowolnym miejscu i czasie. Twoja rodzina. Robert oczywiście opublikował takie ogłoszenie. W liście widniały również słowa: Sir, pańska córka została przez nas porwana, a teraz przetrzymujemy ją dla okupu. Jest całkiem bezpieczna, choć jest jej trochę niewygodnie. Robert nie marnował czasu i bardzo szybko zorganizował wyznaczoną kwotę w banknotach po $20. Pierwsza próba dostarczenia okupu okazała się jednak nieudana. O 5 rano jeden z miejscowych mieszkańców słyszał odgłos silnika samochodu i zaniepokojony tym, że w ostatnim czasie w tej okolicy było bardzo dużo włamań, zadzwonił na miejscową policję. Dwóch policjantów przybyło na miejsce i byli zupełnie nieświadomi tego, że teraz odgrywa się tam jakaś akcja zorganizowana przez FBI. Policjanci zauważyli dwie osoby, które niosły bagaż. Widząc policję, te dwie osoby rzuciły wszystko i po prostu pobiegły. Udało im się uciec, podczas gdy policja znalazła dwie torby. Jedną z nich była walizka, w której było $500,000 w gotówce, a w drugiej znajdował się sprzęt do nurkowania. Po okolicy natychmiast rozproszyło się 100 agentów FBI. Nieopodal agenci znaleźli porzucone Volvo. Samochód przeszukano i znaleziono w nim zdjęcia Barbry z napisem porwana, dwa fałszywe mundury policyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu na nazwisko George Dacon. Natychmiast rozpoczęła się obława na tego George'a Dacona. Bardzo szybko udało się go zlokalizować jako naukowego asystenta biologa morskiego na Uniwersytecie w Miami. W pracy tej zajmował się budową wentylowanych kontenerów. Szef Dacona poinformował agentów również o tym, że w ostatnim czasie wokół mężczyzny bardzo często kręciła się 26-letnia asystentka badań biologicznych na tym samym uniwersytecie, Ruth Aisman Scheyer. Przeprowadzono również testy odcisków palców w porzuconym pojeździe, które ujawniły, że George Dacon był w rzeczywistości zbiegłym więźniem, Garym Stevenem Christem. Rodzina Barbry oczywiście obawiała się, że porywacze pomyślą, że to właśnie oni zorganizowali na nich zasadzkę i że zrobią Barbrze krzywdę. Postanowili więc opublikować ogłoszenie w lokalnej gazecie, w którym poinformowali, że nie mieli nic wspólnego z tym całym zamieszaniem. Jakiś czas później porywacze ponownie zadzwonili do rodziny. Zorganizowano kolejną próbę przekazania okupu. Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. Gary Christ wziął pieniądze i uciekł, jednak on i jego partnerka Ruth zostali rozdzieleni. Następnie 20 grudnia Christ zadzwonił do centrali FBI z luźnymi wskazówkami na temat tego, gdzie została pochowana Barbara. Od razu rozpoczęła się policyjna obława z udziałem 200 funkcjonariuszy. Tymczasem Barbara leżała w swojej trumnie w całkowitej ciemności. Była pod ziemią od prawie 2 dni, gdy zabrakło jej wody. Wciąż cierpiała na grypę, jednak nie straciła nadziei na uratowanie. Mówiła, że starała się zapamiętać każdą linijkę, każdej piosenki, jaką kiedykolwiek usłyszała. Wszystko to, aby zabić czas. Myślała o spędzeniu świąt Bożego Narodzenia ze swoją rodziną. Jej trumna zaczęła przeciekać od wilgotnej ziemi spoczywającej nad nią. W dodatku zima w Georgii jest dość ostra, więc dziewczyna po prostu marzła. Mówiła, że od czasu do czasu wyłączała wentylator, który wyciągał powietrze, dopóki pudło nie nagrzało się od ciepła jej ciała. Ale wtedy robiło się zbyt duszno, więc nie mogło tak zostać zbyt długo. Pozostawało jej tylko czekać w całkowitej ciemności, aż cokolwiek się wydarzy. Nie miała świadomości upływającego czasu. Nie wiedziała, jaki jest dzień i godzina. Nie wiedziała także, jak długo jeszcze będzie musiała zostać pod ziemią. Starała się myśleć optymistycznie
Jednak nie mogła powstrzymać makabrycznych myśli, które co chwilę przychodziły jej do głowy. W swojej książce Barbara wspominała: powiedziałam sobie, tu właśnie umrę. 3 lub 4 razy myślałam, że to będzie moja trumna. Kiedy zachorowałam, myślałam, kto mnie tu znajdzie. Kto i jak? Może jakiś rolnik? Może ktoś kiedyś coś tutaj będzie budował? Za 10-20 lat? Było zimno, byłam mokra i obolała. W pewnym momencie zdała sobie jednak sprawę, że słyszy coś tuż nad sobą. Jakieś kroki i stłumiony głos wibrowały przed ziemię. Myślała, że to porywacze po nią wrócili. Jednak w tym momencie to nie miało żadnego znaczenia. Zaczęła pukać w wieku swojej plastikowej trumny. Próbowała krzyczeć, jednak była już bardzo słaba. Nad nią nie było jej porywaczy, tylko jeden z agentów FBI, który właśnie zauważył rurki wentylacyjne wystające z ziemi. Zbliżył się do nich i usłyszał cichy odgłos pukania. Pochylił się w ich kierunku i krzyknął do Barbry, aby nie przestawała pukać. Rozpoczęło się gorączkowe wykopywanie dziewczyny. Barbara była pod ziemią od godziny 5:30 rano 17 grudnia do 16:20 grudnia, przez 83 godziny. Gdy udało się ją wyciągnąć, była bardzo osłabiona, jednak zapewniała wszystkich, że nic się jej nie stało. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy agenci wykopywali dziewczynę, otrzymali również wskazówkę od jakiegoś człowieka z West Palm Beach na Florydzie, który twierdził, że właśnie sprzedał jakiemuś młodemu człowiekowi łódź za $2,300 w 20-dolarowych banknotach. Szczegóły dotyczące okupu były bardzo szeroko omawiane w mediach, więc gdy ktoś kupił taką łódź i zapłacił gotówką w banknotach po $20, wzbudziło to podejrzenia sprzedawcy. Tym bardziej, że taką kwotę wyciągnął z teczki, która była wprost przepełniona gotówką. Sprzedawca podał numery łodzi FBI i rozpoczęła się obława. Około 200 agentów zaczęło poszukiwania. Niedługo później za pomocą helikoptera udało się go wyśledzić. Chris dopłynął swoją łodzią do Hawk Island, a następnie zaczął uciekać pieszo. Został złapany około 12 godzin po zakupie łodzi, a następnie przetransportowany do aresztu. Większość pieniędzy z okupu znajdowała się w jego opuszczonej łodzi. $480,000 z okupu znajdowało się w jego opuszczonej łodzi, a $17,000 było w jego kieszeniach. Tak więc nie za bardzo nacieszył się tym okupem. 79 dni po porwaniu Ruth Aceman Shire została zatrzymana w Nordman w stanie Oklahoma, gdzie udawała 19-letnią studentkę z uniwersytetu. Kobieta nie wyglądała tak jak wcześniej, jak bystra absolwentka Uniwersytetu Miami, która studiowała nauki morskie. Teraz wyglądała jako przestraszona kobieta, która aplikowała o pracę w warsztacie samochodowym. Ruth została przewieziona z powrotem do Georgii na proces, gdzie czekał już Christ, który w areszcie przygotowywał się do stanięcia przed sądem. Podczas procesu Christ starał się przekonać psychiatrę sądowego, że jest szalony. Twierdził, że jest wyższą istotą ludzką. Tymczasem Ruth mówiła, że jest ślepo zakochana w Christie i była w stanie zrobić wszystko, o co ją poprosił. Ostatecznie Ruth została skazana na 7 lat więzienia, a po 4 została zwolniona warunkowo i deportowana do Hondurasu. Podczas procesu wyszło również na jaw, że Christ od dawna śledził Barbrę i że poznawał wszystkie szczegóły jej życia. Przeglądając rejestr społeczny Biblioteki Publicznej w Miami, znalazł informacje o jej rodzinie. Gdy dowiedział się o 20-latce, uznał, że jest ona idealnym celem. Mówił, że szukał bogatej i twardej kobiety, kogoś, kto mógłby wytrzymać pogrzebany żywcem. Prokurator domagał się dla niego kary śmierci, jednak Barbara tego nie chciała. Mówiła, że ostatecznie to Gary Christ zadzwonił na policję i powiedział im, gdzie ją zakopał, co ostatecznie uratowało jej życie.
Gary Christ został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Jednak kim właściwie był ten mężczyzna? Gary Stephen Christ urodził się na Alasce w 1945 roku. Tam też dorastał i zaczął kraść już w wieku 9 lat. W wieku 14 lat został skazany za kradzież samochodów i umieszczony w zakładzie dla nieletnich w Utah. Później ożenił się i miał syna. W sierpniu 1963 roku 18-letni Christ wrócił do więzienia w Kalifornii za próbę kradzieży innego samochodu. Jeszcze siedząc w tym więzieniu zaplanował zbrodnię doskonałą. Zlokalizowanie i uprowadzenie młodej dziedziczki. W więzieniu miał dość czasu, aby opracować wszystkie kwestie, takie jak sposób komunikowania się z jej rodziną, a także gdzie ją ukryć w oczekiwaniu na pieniądze z okupu. Ostatecznie doszedł do wniosku, że pochówek pod ziemią to genialne rozwiązanie. W 1966 roku uciekł z więzienia. Po prostu wspiął się po płocie i szybko pobiegł. Christ wraz ze swoją rodziną przeniósł się do Bostonu, gdzie wymyślił nową tożsamość i gdzie znalazł pracę jako asystent naukowy. Jakiś czas później wszyscy przeprowadzili się do Miami, gdzie wkrótce mężczyzna znalazł kochankę, którą była Ruth. Pod koniec 1968 roku żona Christa zabrała dzieci i wróciła do Kalifornii. Tymczasem Gary i Ruth planowali porwanie dziedziczki. Trzeba podkreślić, że oboje byli bardzo inteligentni. Gary miał bardzo wysokie IQ, a z kolei Ruth biegle mówiła po hiszpańsku, niemiecku, angielsku i francusku. Po zdobyciu pieniędzy z okupu, para planowała uciec i rozpocząć nowe życie w Europie. Jak już wiemy, nic z tego nie wyszło. Podczas pobytu w więzieniu w 1972 roku Gary Christ napisał 370-stronnicową autobiografię zatytułowaną Życie. Człowiek, który porwał Barbarę McLee. A później próbował uciec z więzienia śmieciarką. W połowie lat 70. Christ stał się wprost wzorowym więźniem. Uczęszczał na zajęcia, aby zostać sanitariuszem i rozpoczął pracę w szpitalu więziennym. Wiedział, że będzie uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po zaledwie 7 latach więzienia. Christ mówił wszystkim, że chce zostać misjonarzem. I 14 maja 1979 roku, zaledwie 10 lat i 5 miesięcy po porwaniu Barbary, 33-letni Christ wyszedł z więzienia. Po wyjściu na wolność postanowił pójść do koledżu, a następnie do szkoły medycznej. Problemem było jednak to, że Christ wciąż był na zwolnieniu warunkowym jako skazany przestępca. W końcu udało mu się jednak uzyskać ułaskawienie i ukończył studia na Alasce, a następnie poszedł do szkoły medycznej na Karaibach. Ożenił się ze swoją korespondencyjną przyjaciółką z więzienia, Joanne Jones, i ukończył szkołę medyczną w połowie lat 90. Później pracował na Haiti, w zachodniej Virginii, Alabamie, Connecticut. Jednak za każdym razem, gdy jego kryminalna przeszłość wychodziła na jaw, tracił pracę. W 2001 roku otrzymał posadę w wiejskim miasteczku w stanie Indiana, gdzie co prawda znali jego przeszłość, jednak nie mieli innego miejscowego lekarza. Pracował tam jednak tylko do czasu, gdy lokalna gazeta opublikowała artykuł o porwaniu Barbary i wszyscy mieszkańcy dowiedzieli się o tym, kim jest ich lekarz. W listopadzie 2005 roku Christ i jego syn wynajęli żaglówkę, a następnie popłynęli do Ameryki Południowej, gdzie kupili około 6 kg kokainy. Firma czarterowa po oględzinach zwróconego statku wezwała policję. Niedługo później, w styczniu 2006 roku, Christ wynajął kolejną żaglówkę, w której zainstalowano urządzenie śledzące, o czym nie wiedział. 6 marca 2006 roku mężczyzna i jego syn zostali aresztowani wraz z 4 nielegalnymi imigrantami, których mieli na pokładzie. Każdy z imigrantów zapłacił $6000 za wjazd do USA.
Na pokładzie znaleziono również 17 kg kokainy w postaci pasty, za którą mogli dostać około 2 milionów dolarów. Christ umieścił tą pastę w pudełku, które przymocował liną do swojej łódki. W razie gdyby tego potrzebował, odcięcie tej liny zajęłoby zaledwie kilka sekund. Nie zdążył jednak tego zrobić i został przyłapany na gorącym uczynku. Podczas przeszukania jego domu odkryto duże podziemne laboratorium z 15-metrowym tunelem ewakuacyjnym. To właśnie tutaj ta pasta kokainowa miała zostać przekształcona w postać proszku, a następnie sprzedawana w całym mieście. Christ przyznał się do przemytu narkotyków i pomimo swojej wcześniejszej historii został skazany jedynie na 5 lat więzienia. Tak więc w 2010 roku wyszedł na wolność. Dwa lata później, w 2012 roku, złamał jednak zasady zwolnienia i opuścił kraj bez pozwolenia. Popłynął żaglówką na Kubę, za co został skazany na kolejne 3 lata więzienia. Jeśli chodzi o Barbrę, wydaje się, że jej życie po uwolnieniu było całkiem dobre. Poślubiła swojego chłopaka, Stewarda, z którym następnie miała 2 dzieci i który był jej mężem przez następne 43 lata, aż do śmierci Stewarda w 2013 roku. Kobieta poznała prezydenta Richarda Nixona, który powiedział jej, że nigdy nie słyszał tak fascynującej historii i poradził jej, że powinna napisać książkę o swoim doświadczeniu. W 1972 roku wydano książkę 83 godziny do świtu, na podstawie której powstały 2 filmy telewizyjne. Filmy te można znaleźć na YouTubie i linki znajdziecie w opisie. Po wydaniu tej książki w 1972 roku Barbara nigdy więcej publicznie nie mówiła o swoim porwaniu. Na dzisiaj to już wszystko. Cieszę się, że w końcu mogłam opowiedzieć historię, w której nikt nie umiera i wszystko kończy się dobrze. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej historii. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia jutro.